Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny ogłosił głodówkę w kolonii karnej. Mówi, że nie otrzymuje niezbędnej pomocy lekarskiej. O problemach ze zdrowiem, które zaczęły się u opozycjonisty w areszcie i kolonii karnej, poinformowali najpierw jego współpracownicy. Adwokaci, którzy krótko później widzieli się z nim, ostrzegli, że jego stan jest nadzwyczajnie korzystny. Nawalny ostatnio skarżył się na ból kręgosłupa i niesprawność prawej nogi. I должен вам сообщить, как врач, как человек, перенесший подобное заболевание. Jako lekarz i były pacjent z podobnym schorzeniem, muszę powiedzieć, że im dłużej taki pacjent nie otrzyma pomocy neurochirurgicznej, tym trudniejsze będą konsekwencje i tym większa będzie utrata zdolności do pracy. Jeśli nie podejmuje się żadnych zdecydowanych kroków, można przypuszczać, że torturowanie więźniów i unieszkodliwianie ich jest przyjętą praktyką federalnego systemu więziennictwa. W kolonii karnej Nawalnemu przysługuje prawo do zaproszenia lekarza i otrzymywania lekarstw, ale jak przekazał, nie uzyskał na to zgody. Rosyjski opozycjonista ogłosił głodówkę. Kto leży na łóżku w stroju więziennym, łysy w okularach i z Biblią w ręku? Ja. Z Biblią, bo to jedyna książka, którą mogłem dostać w ciągu 3 tygodni, a na łóżku, co jest super skandalicznym naruszeniem regulaminu, bo ogłosiłem głodówkę. A co mam zrobić? Mam prawo do zaproszenia lekarza i otrzymania lekarstw, ale ani na jedno, ani na drugie uparci mi nie pozwalają. W komentarzu w mediach społecznościowych Nawalny zauważył, że więźniowie ogłaszają głodówki, bo nie mają innych metod walki. Wy, od których teraz zależy... Wy, w których rękach jest życie i przeznaczenie Aleksieja Nawalnego, proszę nie przeszkadzajcie mu w uzyskaniu pomocy medycznej. Federalna służba więzienna w obwodzie włodzimierskim, gdzie jest osadzony Nawalny, oświadczyła, że nic nie wie na temat jego głodówki. Działacze Regionalnej Komisji Społecznej wizytującej więzienia twierdzą, że Nawalny w dużym stopniu symuluje problemy ze zdrowiem i nie jest prawdą, jakoby nie miał dostępu do lekarstw.